Przewodniczący, Szanowni Radni, odnośnie odpowiedzi na temat konsultacji. To, co dzieje się w Orłowie Solarek, to dzisiejsze wszystkie dokonanie i tak dalej, procedura przygotowawcza do tak zwanej inwestycji, według mojej oceny oczywiście jest mało realna, mało realna do wykonania. Powiem szczerze, prawie że niemożliwa, teraz z prostego względu, dlatego że jeżeli my mamy wydawać środki publiczne, jeżeli chcemy tworzyć jakieś naprawdę realne zręby czegokolwiek, i wydawać na to publiczne pieniądze, mieszkańców Gruziądza. To wszystko musi mieć ściśle określony, przynajmniej wstępnie cel. Jeżeli nie mamy potencjalnego inwestora z dużymi pieniędzmi, bo o takich pieniądzach mówimy, na cel tak wielkiej inwestycji, to po co my w ogóle to robimy? Kiedy ten pomysł ma zostać zrealizowany? Ja się pytam. Kiedy ten pomysł tak naprawdę ma być zrealizowany?